Cześć, to Dominik, witam na kanale Domsden i zapraszam na kolejne podsumowanie wyścigu. Dzisiaj mamy ligę Voyal Racing na torze Hungaroring, w Węgrzech zmiana z Imoli, ponieważ jest troszeczkę zbugowana, tam limity toru są zbugowane na tym torze, więc została decyzja na to, aby ten tor zamienić i padło nam właśnie na... Tutaj Węgry, taki średni tor, on był też w prekwalifikacjach do tego sezonu, nie za bardzo jakoś mi tam poszło, jak widać kwalifikacja, 18 pozycja, że tak powiem standardowo, ale tam mniej więcej sekunda była, troszeczkę ponad sekundy straty do pierwszego miejsca, więc nie jakoś tak źle to wyglądało, ale znowu no to jest tor, na którym ciężko się wyprzedza, więc będzie ciężko tutaj o jakieś pozycje powalczyć i punkty, no ale oczywiście zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie, wiadomo, gdzieś tam będą się pewnie przepychać, więc wtedy będzie szansa na to, aby jakąś pozycję zyskać. No i też ostatni wyścig był bardzo pechowy, tak, na początku tam kontakt, nie było safety cara, więc jakby wyścig był strasznie nudny. Liczę, że dzisiaj może będzie troszeczkę lepiej, więc zaczynamy. Już mamy start tutaj, do pierwszego zakrętu tam kontakt miałem z Szaprańskim. Na szczęście nic sobie nie uszkodziłem, troszeczkę tam opóźniłem hamowanie i troszeczkę na nim, że tak powiem, zahamowałem, ale bez jakichś większych tutaj incydentów, wszystko jakby dalej utrzymane. Pozycja dalej jest, tak? Ale już tutaj widzimy Mercedes już tam gdzieś poleciał w bandę, tak? I już pozycja jedna zyskana, więc póki co jest całkiem okej. To jest mniej więcej coś, co zazwyczaj tutaj przewiduję, tak? Że więcej będę pozycji zyskiwał po tych kierowcach, którzy gdzieś tam polecą, niż po jakichś właśnie walkach. Tutaj też kierowca Alpine przede mną z lekkim uślizgiem, no i ta gra ma w tej wersji taką tendencję, że bardzo szybko bolidy zamieniają się w duchy w takich właśnie momentach. No ale tutaj było za mało miejsca, żeby gdzieś spróbować go wyprzedzić, więc po prostu musiałem odpuścić, tak. No i dzięki temu też tej Alpinka z tym duchem już się ten duch się wyłączył, tak. No i oczywiście wracamy tutaj do ścigania, no ale tutaj znowu gdzieś się pojawiam. Troszeczkę tak koło w koło. No ale tutaj jakby bez jakiejś miałem szansy na to, żeby właśnie z nim powalczyć, może gdzieś do pierwszego zakrętu. No ale cóż, mamy póki co pierwsze krążenie, ja tutaj tak powoli gdzieś tutaj się pojawiam. Opóźniam tu w miarę jakoś hamowanie, udaje mi się troszeczkę go tutaj wyprzedzić. On jest po moje zewnętrznie, tutaj palę tego ERS-u. Być może miałem więcej tej baterii, bo on już tutaj w tym momencie nie był w stanie mnie wyprzedzić i udało mi się tutaj pozycję zyskać na rzecz właśnie Alpine, więc ogólnie ja tutaj będę zadowolony, tak? Bo no, tak jak mówię, zazwyczaj tutaj kierowcy właśnie się wyprzedza, ja wyprzedzam po tym, że jacyś inni kierowcy popełniają błędy, a tutaj mi się udało właśnie kierowcę po prostu tak normalnie wyprzedzić. I to też kierowcę, który jest tutaj dosyć szybki w tej stawce, mimo że akurat kończy gdzieś tam miał kwalifikacje słabsze, ale no i tak ja wiem, że on tutaj dosyć szybki jest. No ale w każdym razie tak, tutaj jedziemy dalej, tam kierowca z przodu Mercedesa, który jest wskoczył na rezerwę, znaczy z rezerwy, tak, na ten wyścig. I też gdzieś tam było widać wcześniej, że też gdzieś tam chyba był duchem, spadł kilka pozycji, więc teraz jest tuż przede mną, więc może ewentualnie będzie szansa na to, żeby gdzieś też go wyprzedzić. No ale też ja tam ogólnie jeszcze wcześniej trochę miałem problemy z gdzieś tam utrzymaniem się na torze i ogólnie brakowało mi takiej pewności. Jakoś tak za bardzo nie mogłem w rytm wejść na tym torze, dodatkowo jeszcze, że tak powiem, bo ja mam dosyć mały pokój, w którym sobie tutaj siedzę i gram i było strasznie gorąco, zapomniałem sobie zostawić okna otwartego i lekko drzwi otwartych, bo u mnie się po prostu robi na niesamowicie gorąco, tam mniej więcej 30 stopni miałem podczas tego wyścigu w tym pokoju, więc naprawdę warunki były niemalże jak na tym torze, więc naprawdę ciężko mi się właśnie jechało z tego powodu, bo było strasznie gorąco i no i nie mogłem w ogóle jakoś się ten rytm tutaj strzelić na tym torze i bardzo tutaj nierówno jechałem, więc to też mi za bardzo nie pomagało, ale póki co tak w miarę tutaj się utrzymuję i oczywiście tutaj najważniejsze, bo dla mnie to, aby utrzymywać się z tymi kierowcami z przodu i mieć ten DRS, no bo wiadomo tutaj jak nie ma DRS-u, to jest naprawdę już ciężko. Ta stawka zaczyna później uciekać, mimo że tu jest tylko jedna strefa DRS, tak? Na tej prostej strefie, znaczy w sumie dwie strefy, tak? Gdzie jakby punkt detekcji jest teraz tutaj będzie widoczny.
tym miejscu tutaj jest linia, ta, która to jest detekcja właśnie do DRS-u na dwie strefy, no ale ta druga strefa jest bardzo krótka, ona tam za dużo może nie daje, tak? Ale tak naprawdę no, to jest tylko tak tutaj taki moment, gdzie można gdzieś ewentualnie zaatakować się do pierwszego zakrętu. I, jeden poleciał? I tutaj znowu, jak widać, kolejny kierowca gdzieś tam poleciał, Astona Martina, więc kolejna pozycja zyskana. Więc mamy już 15 pozycję, więc 3 pozycje już od początku tego wyścigu. No, ale tak mówię, tutaj właśnie tego DRS-u nie ma, więc mimo nawet, że i tak jak się z niego wypadnie, to ja miałbym i tak później problem w reszcie tego toru, żeby gdzieś tutaj podgonić tych kierowców z przodu. Tutaj znowu z problemami, tak już pierwsze ostrzeżenie. I dlatego właśnie tutaj liczyłem, że ten DRS jednak cały czas utrzymywać i gdzieś tam starać się trzymać właśnie z tymi kierowcami. Jak widać, to już powoli troszeczkę mi uciekają, ale no też widząc na to, że ci kierowcy z przodu są bardzo blisko siebie, więc mimo, że ja teraz mam tutaj prawie sekundę już straty, to na kolejnych dwóch mniej więcej zakrętach będę mógł tutaj w stanie sobie troszeczkę później zahamować i dzięki temu, jak widać, tutaj ta różnica już naprawdę zaczyna maleć, także w tym momencie nie będzie problemu, żeby ten DRS utrzymać, bo ci kierowcy z przodu muszą troszeczkę zwolnić, przynajmniej kierowcę Mercedesa, i ja wtedy mam szansę na to, aby jak widać tutaj bez problemu sobie ten DRS złapać. I też jak widać, tam kierowcy z przodu gdzieś tam miga im ta lampka, więc tej baterii też za dużo nie mają. Ja tutaj sobie jestem w stanie teraz troszeczkę tutaj podgonić i siedzieć tam do nich zbliżej. Tutaj tam właśnie kierowca Mercedesa atakuje Williamsa. No ale ja cały czas tutaj jestem gdzieś w zasięgu, więc póki co troszeczkę się tutaj ustabilizowała sytuacja. Jeśli chodzi jakby już jakieś zamieszania, kierowcy już mniej więcej tak sobie tutaj około tam, nie, jakoś pół sekundy powiedzmy się trzymają, ale gdzieś tam zaczynają się lekkie wyrwy robić właśnie w tym całym pociągu. Tam gdzieś Haas jeden troszeczkę jest z przodu przed nami. Mój teammate gdzieś tam z tyłu też stracił, on tam ogólnie miał problemy, bo w tym nowy patch wyszedł do gry, który miał naprawić dym, który zamiast go naprawić, to go popsuł jeszcze bardziej, więc on zapomniał sobie wyłączyć tego efektu cząsteczek i przez to widoczność miał tam bardzo, bardzo słabą. Sekret później sobie na safety carze, ewentualnie jakby był tak jeszcze w picie, tak, to mówiłem, żeby sobie właśnie to wyłączył. Ale też jak widać tutaj Szafrański na 12 pozycji z problemami i tutaj też dzięki temu my jesteśmy w stanie się tutaj bardzo zbliżyć. Znaczy ja byłem w stanie się tutaj zbliżyć, bo tam właśnie kierowca Lisaka Szab bardzo, bardzo wolno, tam właśnie duża jest różnica do tych kierowców dalej przed nim, więc ja tutaj gdzieś starałem się podciągnąć i ewentualnie na tej właśnie prostej DRS chcę wyprzedzić, ale jak widać tam jeden z kierowców, kierowca Mercedesa zdążył go wyprzedzić, kierowca Williamsa niestety był za daleko, żeby próbować zaatakować, więc my tutaj jesteśmy troszeczkę zblokowani i oczywiście musimy się za nim utrzymywać. No ale no zobaczymy tak, jak tutaj to będzie dalej wyglądało. Bo jak widać, no ta różnica właśnie do tej grupki dalej z przodu jest już dosyć znaczna, więc no my tutaj będziemy mieli dosyć dużą stratę. Ale oczywiście tu jeszcze wiele się może wydarzyć. To jest to, na którym no tutaj safety cary się dosyć często pojawiają, bo no tutaj jest bardzo możliwe, jak gdzieś bolie wypalnie, to ten właśnie safety car się pojawi, bo bandy są tutaj dosyć blisko też, więc teraz jest właśnie tak, że jak ten boli gdzieś tam się rozwali, to jest, gdzieś może zostać gdzieś na torze i wtedy po prostu ten safety car zostanie wywołany. No ale widać teraz tutaj tak, Szafrański z problemami, tutaj już Williams będzie starał się podgonić. Ja też oczywiście mam tutaj ze sobą Astona bardzo szybkiego, więc też będę starał się tutaj oczywiście bronić przed tym Astonem, ale próbować ewentualnie podgonić gdzieś tej kierowcy z przodu. Tam widać, Aston gdzieś się pojawia. Szafrański straci kolejną pozycję. Tutaj kierowcy właśnie przed sobą walczą, więc ja tutaj staram się gdzieś tam może wcisnąć, oczywiście nie za wszelką cenę, no ale gdzieś tam, żeby jakoś być blisko nich, nie tracić. No ale póki co bez sukcesu, więc być może na kolejnym okrążeniu by się udało właśnie tej pozycji zyskać. Ja tutaj znowu z problemami w tym czwartym zakręcie, tam troszeczkę szeroko, ale udało się tym razem bez ostrzeżenia. Teraz tutaj kierowca Lisaka Szab traci troszeczkę przyczepności, więc ja w tym momencie do tej przed tą szykaną udaje mi się go wyprzedzić, tak aby nie tracić za nim więcej czasu i teraz oczywiście będę starał się podgonić tej kierowcy Williamsa, tak aby mieć ten DRS, bo
ja wiem też, że właśnie ten kierowca Williamsa jest bardzo też szybki, czy no jest dużo szybszy, jest szybszy ode mnie, tak? Więc no, dla mnie ważne by było to, aby mieć ten DRS i starać się oczywiście od tych kierowców z tyłu tam jakoś wybronić. Jak tam widać, właśnie kierowca Astana też już wyprzedził teraz kierowcę Visa Cash App, więc no, też tam się przebija. I ogólnie tak, ja tutaj udało mi się ten DRS utrzymać, tak, ale no jest ta strata tutaj bardzo, bardzo duża, więc no będzie ciężko, żeby na kolejnych okrążeniach tutaj się dalej wybronić. A tutaj jak widać, kierowca Astana jest bardzo, bardzo blisko. I też tam widać kierowca Ferrari teraz, który tutaj wskoczył z rezerwy na ten wyścig. Jest też już tutaj przed nami. Więc troszeczkę się ta grupka tutaj znowu jakby zbiła, więc ogólnie dla mnie szansa tak, żeby może właśnie nie wypaść z tego DRS-u, no, ale tutaj znowu kolejne ostrzeżenie w tym samym miejscu, więc no, tutaj też ważna rzecz właśnie jest odnośnie tych kar, że gdyby był jakiś safety car, no to wiadomo, brak tych kar może na koniec bardzo pomóc, więc ja zazwyczaj staram się właśnie, żeby tych kar nie mieć, no, ale już teraz mam dwa ostrzeżenia, dopiero mamy ósme okrążenie, więc nie wygląda to póki co zbyt dobrze. No ale cóż, póki co 14 pozycja, 4 pozycje zyskane, 8 okrążeń, więc jest całkiem nieźle, tak? Ale no oczywiście jeszcze daleka droga do końca wyścigu, więc zobaczymy, jak dalej sobie ten wyścig dalej się tutaj potoczy. A tutaj widać z problemami na tym przedostatnim zakręcie i niestety tutaj już trasy DRS, tam naprawdę była minimalna różnica, tak, no ale niestety drobny błąd. I tego DRS-u już nie mam, ale też oczywiście nie jest to aż tak zła informacja, no bo jakby nie mam, następny zawodnik z tyłu jest troszeczkę daleko, a teraz będę w stanie tutaj być może podciągnąć pod kierowcę właśnie Astona, ale w tym momencie mamy kierowcę tutaj Red Bulla, który kończy wyścig, to jest też kierowca, który na Brazylii, tak co ja o tym wspomniałem, tam na Brazylii miałem właśnie z nim ten incydent do T1, gdzie ja byłem w kanapce i on też skończył ten wyścig. Dzisiaj tak samo tutaj kończę wyścig, no ale to też jasne. Daje mi kolejną pozycję. Znaczy w sumie tak naprawdę wraca na tą 14 pozycję. No, mamy safety car. I oczywiście, no ja w tym momencie decyduję się na zjazd. Na twardą mieszankę, no tak naprawdę tak jak widać, strategia miała być mniej więcej na 15 okrążeniu zjazd na twardy komplet opon, a na tym teraz 9, 10 okrążeniu można też oczywiście zjechać i będzie można do końca dojechać. Ale oczywiście jest kilku kierowców, którzy startowali na tej twardej mieszance, no to wiadomo, teraz troszeczkę mają skomplikowaną sytuację, no bo jeśli zjadą teraz na medy, to raczej dla nich nie dojadą do końca, ewentualnie będzie bardzo ciężko jeść, oczywiście pewnie nie będzie safety cara. Także no jest szansa na to, żeby jakieś tam pozycje jeszcze później zyskać. No ale cóż, no zobaczymy. Oczywiście jak to tam się później potoczy, ja już przejdę. I mamy już tutaj teraz restart, tak, końcówka 11 okrążenia. I tutaj jeszcze jeden z kierowców Williamsa, tam gdzieś z problemami, teleportował się na końcu tego safety cara za mnie. Na szczęście tutaj nie dostałem jakiegoś ostrzeżenia o wyprzedzanie podczas safety cara, więc kolejna pozycja zyskana też, jako to widać oczywiście. Ja byłem 11 po tych safety carze, bo tam niektórzy oczywiście kierowcy byli zblokowani w picie, tak. Nie wszyscy też kierowcy zjechali, no ale w każdym razie kolejne pozycje zyskane i ja w tym momencie jestem w punktach, więc to wygląda bardzo dobrze, chociaż kierowca oczywiście Astona, który był on wcześniej na tym pierwszym stincie był na oponach twardych, tak, teraz jest na medach, więc oczywiście na początku tutaj będzie starał się jak najszybciej wyprzedzać kierowców przed sobą, którzy są na hardach, tak, aby ewentualnie właśnie jakieś pozycje zyskać, mając właśnie lepszy komplet opon, więc ja tutaj oczywiście musiałem uważać. I też tam znowu z problemami w tym czwartym zakręcie. No ale cóż, no tutaj, tak, plan oczywiście teraz był na to, aby zbliżyć się, żeby cały czas się trzymać z tymi kierowcami z przodu i mieć ten DRS. Jak widać tutaj kierowca Williamsa troszeczkę ma straty do kierowcy Mercedesa. Ten ogólnie start tak troszeczkę nie wyszedł do końca. Tam trochę się pojawiła przerwa, ale na szczęście przez to, że tam właśnie kierowcy z przodu są bardzo zbici, więc my teraz tutaj będziemy w stanie troszeczkę podgonić, tak, i się do tych kierowców z przodu zbliżyć, bo przez to, że mam trochę więcej tej wolnej jakby tutaj przestrzeni z przodu do hamowania, możemy tutaj troszeczkę opóźniać, tak, więc jest wtedy szansa na to, aby do tych kierowców z przodu się zbliżyć, które też tam pewnie oczywiście ze sobą zapewne walczą. No ale też jak tutaj widać, kierowca właśnie Astona już tam wyprzedził kierowcę Williamsa, więc no teraz ja będę musiał troszeczkę tutaj bardziej patrzeć się w lusterka,
z tego względu, że będę miał za sobą szybkiego kierowcę na lepszym komplecie opon, który zapewne będzie starał się tutaj gdzieś mnie wyprzedzić. Ale no właśnie, jeśli uda mi się utrzymać w tym DRS-ie, to wtedy ten jego atak nie będzie aż tak łatwy. I tutaj też ogólnie baterię jest dosyć łatwo sobie właśnie odnowić tak, na okrążeniu, tak aby później na tą właśnie prostą startową mieć na to, aby ewentualnie się wybronić. Także oczywiście tutaj będzie szansa. Jak widać, tutaj ta stawka się troszeczkę właśnie zbiła, więc ja tutaj trzymam się cały czas poniżej tej sekundy. I tutaj gdzieś kierowca Williamsa gdzieś tam jakiś ma lekki gdzieś uślizg, więc ja jeszcze tutaj bardziej się zbliżyłem i widać, tutaj jest bardzo, bardzo tutaj znowu blisko jesteśmy siebie. I dzięki temu ja tutaj właśnie mam ułatwione zadanie, bo mam ten DRS bez problemu, dodatkowo mam slipstream na kierowcy z przodu. Jak widać, tutaj kierowca Astona jest bardzo, bardzo blisko, ale no nie jest na tyle blisko, żeby gdzieś tutaj próbować zaatakować. Ja teraz tutaj pokazuję się i mniej więcej atakuję kierowcę Williamsa, ale to troszeczkę był... On tam zostawił tego miejsca, ja wjechałem w tą wolną przestrzeń, ale nie było na tyle, aby gdzieś tam zdecydowanie zaatakować. Tutaj z lekkim problemem przy drugim zakręcie, ale też tam gdzieś kierowca Astona został wcześniej gdzieś tam wyspinowany przez chyba innego kierowcę. On stał się duchem, więc my teraz sobie po prostu przez niego przejeżdżamy i kolejna pozycja tutaj zyskana. I on też takim pojawił się tutaj takim dla mnie buforem przed właśnie kierowcą jest Astona teraz. I tak to ogólnie troszeczkę teraz tutaj niespotykanie, jakby niespodziewanie wyszło, tak? Ja tutaj ogólnie cały czas myślałem o tym kierowcy Williamsa, nagle gdzieś tutaj pojawił się kierowca Alpine. No i oczywiście tak, kolejna pozycja, już dziewiąta pozycja, więc póki co ten start z tam był 18 pozycji na 9 pozycję, więc jak na razie jest bardzo dobrze, chociaż oczywiście ja cały czas muszę uważać na to, że mam dwa ostrzeżenia, już bardzo często gdzieś tam z daleko wyjeżdżałem w tym czwartym zakręcie, więc no, będę musiał się pilnować. No ale póki co, awans do 9 pozycji, jestem bardzo zadowolony, cały czas tutaj oczywiście trzymam się tej stawki i jest oczywiście ten wyścig o wiele, wiele lepszy niż ten wyścig we Włoszech, tak na Monzy, gdzie no tam po prostu większość wyścigu jechałem sam, tutaj dzieje się, tak jak widać tutaj tętno, tak, tam 140, no bo naprawdę, mimo że jakoś tam nie mam takiej tej za często walki koło w koło, ale no jest cały czas ta walka z czasem, tak, żeby trzymać się w tym DRS-ie, trzymać się na tym torze i starać się ewentualnie gdzieś tam jakieś pozycje walczyć. A więc naprawdę jest to emocjonujące, plus oczywiście dla mnie dodatkowo jest ten niesamowity upał, że tak powiem, w pokoju, więc ja tutaj naprawdę miałem ciężkie warunki, ale no było bardzo to satysfakcjonujące. Więc no cóż, tak na razie to wygląda, więc oczywiście zobaczymy tutaj teraz kolejny kierowca z problemem, tutaj kierowca z Haasa, tak, gdzieś tam poleciał szeroko i kolejna pozycja zyskana, więc tak jak mówię, no tutaj większość oczywiście dla mnie to większość tych pozycji zyskanych to jest właśnie przez błędy innych kierowców, ale ja właśnie ja nie jestem jakoś bardzo szybki, tak, co oczywiście widać bardzo na łatwo na kwalifikacjach, tak, zawsze gdzieś tam jestem na końcu, strata mniej więcej sekundy do tej czołówki, ale w wyścigu staram się i w wyścigu też oczywiście jakoś bardzo szybki nie jestem, ale staram się w miarę systematycznie równo jechać, tak, i z tych błędów nie popełniać, co później właśnie jak widać też teraz, tak, oczywiście to procentuje tym, że no, te pozycje mimo wszystko zyskuje, tak? Bo jadę w miarę równo i wiadomo, ci kierowcy gdzieś tam popełniają błędy albo gdzieś oczywiście ewentualnie są, nie wiem, po jakichś tam walkach, tak? Gdzieś tam ewentualnie są wyrzuceni, czy jakieś inne rzeczy się dzieją, tak? Ale ja te pozycje sobie zdobywam, więc ogólnie tutaj dla mnie to jest oczywiście tutaj tutaj jakby plan też taki, aby w miarę równo jechać w tym wyścigu, znaczy w każdym wyścigu, tak? Nie łapać tych kar i wtedy te punkty zazwyczaj same po prostu przyjdą. Tak to mniej więcej wygląda, no ale cóż, mamy już tutaj niemalże półmetek tego wyścigu, 8 pozycja i cóż, no i jedziemy dalej. No i przechodzimy tutaj 26 okrążenie, końcówka, ogólnie dużo się nie działo, tam w pewnym momencie kierowca Williamsa poleciał, ja go wyprzedziłem, nie miałem DRS-u na kierowcy z przodu, więc on mnie wyprzedził dodatkowo, później kierowca Red Bulla tak samo mnie wyprzedził. Ja gdzieś tam się utrzymywałem, mimo wszystko cały czas za nimi, no ale widać, to później zacząłem trasić i
No i teraz jeszcze tutaj taki moment, kiedy troszeczkę byłem sam, tak, miałem taki sam wyścig. Ale tutaj teraz mamy kolejny safety car, kierowca Mercedesa, który właśnie gdzieś tam był przede mną, gdzieś tam jak widziałem ogólnie na powtórce. On tam gdzieś w walce z innym kierowcą po prostu nagle odbił się od kierowcy, którego miał po swojej prawej stronie i został jakby wyrzucony w bandę i zakończył wyścig. I wywało nam tutaj kolejny safety car. I póki co tank, no... Całkiem dobra też informacja, bo na tych hardach mi się strasznie słabo jechało. Teraz wiadomo, stawka się zbije i może będzie szansa. Ale z drugiej strony, jak widać, tutaj ja mam niestety już 3 sekundy kary, bo w pewnym momencie znowu na tym czwartym zakręcie tam troszeczkę go za mocno ściąłem, zostałem wyrzucony na kerbie i poleciałem. Dostałem kolejne ostrzeżenie, tak, i mamy 3 sekundy. Więc oczywiście troszeczkę mnie tutaj troszeczkę mnie tą sytuację komplikuje. Ale jak widać, tutaj mam kierowcy Ferrari za sobą, który też ma 3 sekundy, więc jakby póki co mam 9 pozycję, więc wygląda to nie najgorzej. No ale oczywiście tak, byłaby szansa być może na jakąś pozycję wyżej. No ale cóż, zobaczymy, jeszcze może coś tutaj się wydarzy. Póki co tak, mamy safety car, więc oczywiście tak, zjeżdżamy sobie na świeży komplet medów, bo wybrałem właśnie na wyścig tak, ten zestaw bardziej zbalansowany i dlatego właśnie mam tutaj medy. Jeszcze jeden komplet, więc tak zjeżdżam na kolejny komplet medów, co tutaj większość kierowców tak samo tutaj robi. Gdzieś tam są kierowcy, którzy na softach, ale no, ja tutaj nie byłem za bardzo przekonany, mimo że tych okrążeń jest bardzo mało, ten tor tutaj bardzo te opony tutaj zużywa, więc wolałem jednak te medy. Nie widać, mam ten kierowcę za sobą właśnie, który wcześniej był przede mną. On mnie wyprzedził, tak, ale no właśnie został gdzieś tam zakowany w picie przez swojego teammate'a, więc teraz wjechał za mną. No to tak, tylko jeden za mną. I ogólnie tak jak widać, to jest kierowcy wszyscy na medach, tak, gdzieś tam mam kierowcy dwóch za sobą na softach, no ale zobaczymy oczywiście, jak to wyjdzie, tak, czy uda mi się tych kierowców na softach utrzymać. Póki co przechodzimy do restartu. No już, przechodzimy tutaj do restartu, tak, końcówka 20 okrążenia, zaczynamy powoli 30, więc będziemy mieli tutaj kilka jeszcze tych okrążeń na koniec ścigania. I tak jak mówię, tutaj 9 pozycja, no ale jak widać, tak, oczywiście kierowca za mną, kierowca Williamsa bez kar na tych softach, więc oczywiście będzie tutaj ciężko, więc póki co jest ta mniej więcej 10 pozycja, tak, no ale oczywiście wiadomo, tam jest kierowca gdzieś tacy za mną, którzy pewnie kar nie mają, ale tutaj ten start całkiem dobrze mi wyszedł, bo gdzieś tam kierowca właśnie Williamsa troszeczkę straci, więc jest ponad sekundę, ale oczywiście na tych softach będzie w stanie tutaj podgonić, będzie miał trochę tej wolnej przestrzeni. Więc no tutaj niestety raczej to się nie uda, żeby gość tam tą ponad sekundę utrzymać i później będzie ten DRS, żeby ewentualnie zacząć mu uciekać. No, ale oczywiście będziemy tutaj starać się jak najbardziej tutaj z tego korzystać. Drugi kierowców Ferrari, który gdzieś tam był wcześniej z przodu, on tutaj teraz jest przed nami, więc troszeczkę tutaj stracił tych pozycji. I też tam kierowca Wiszczaka Szamp, który gdzieś tam jak nie widziałem na podwórku, no tam się trzymał wysoko, gdzieś tam w pierwszej, gdzieś czwórce. Teraz po problemach tak spadł troszeczkę niżej. No ale cóż, mamy ostatnie tego okrążenia, tego wyścigu. Więc ogólnie tak, teraz będę starał się oczywiście tutaj jak najbardziej maksymalizować tak tą szansę na to, aby mieć ten jakiś punkcik chociaż, tak? Bo tak naprawdę o to teraz walczysz, aby mieć chociażby to 10 miejsce i za jeden punkt wywalczyć, co dla mnie zawsze tutaj będzie bardzo satysfakcjonujące w tej lidze, no bo wiedząc, jak tutaj szybcy są ci kierowcy, no to tak naprawdę to jest jakby maksymalnie, co mogę gdzieś tutaj mniej więcej wywalczyć w wyścigu, tak? Czyli gdzieś tam jakiś jeden drobny punkt, licząc właśnie na to, że inni kierowcy będą gdzieś tam ze sobą walczyć, tak? I gdzieś tam będą tracić. Więc tak to ogólnie wygląda na ten moment i póki co tak jest całkiem nieźle, jak widać tutaj oczywiście tętno tak tutaj rośnie, mimo że gdzieś tam się z nikim ścigał koło w koło, ale wiedząc na to, że jest tutaj szansa na punkty, to naprawdę było trochę, można powiedzieć, stresu, tak, i emocji, no ale no cóż, tak to dla mnie wyglądają te wyścigi tutaj właśnie, mimo że jadę jeden gdzieś tam punkcik, może dwa, jakby się jakimś fartem udało, to jednak tutaj emocje są naprawdę niesamowite. No i co, staramy się tutaj oczywiście tak utrzymać tego Williamsa z tyłu za mną, bo jak mówię, to on jest na tych softach, więc te pierwsze mniej więcej 2-3 okrążenia może miały dzisiaj przewagę, później już te softy zaczną tracić,
Więc dla mnie oczywiście było to ważne, aby on mnie nie wyprzedził, mimo że i tak oczywiście wyprzedził mnie później po karach, tak? Ale żeby mnie nie wyprzedził, bo ja tutaj starałem się może gdzieś właśnie spróbować tych kierowców z przodu, chociaż wiadomo, tutaj no jest duża ta strata do nich, ale no zawsze wiadomo, coś tam się jeszcze może wydarzyć i też jakby mnie on wyprzedził, to może później stracimy troszeczkę dystans do tych kierowców jeszcze gdzieś tam daleko przede mną, którzy nie wiem też tak naprawdę, czy nie mają jakichś, nie wiem, może też, nie wiem, 6 może ktoś ma tam sekund kary, więc wtedy szansa byłaby na jakąś pozycję zyskać, ale widać tutaj kierowca właśnie McLarena, który gdzieś tam był z przodu, walczył o, nie wiem, chyba podium może. Nie, tutaj został obrócony w tym drugim zakręcie, tak, i kolejna pozycja zyskana, więc w tym momencie jest 8, tak naprawdę 9 pozycja, więc naprawdę to już wygląda lepiej, tak, bo to są 2 punkciki w tym momencie, więc naprawdę 2 razy większa satysfakcja, gdzie ja zawsze, tak jak mówię, liczę mniej więcej chociaż na punkcik, tak, a teraz są 2, więc wygląda to o wiele lepiej, tak, i jak mówię, o wiele lepiej ten wyścig wygląda niż Monza, tak? Jak widać tutaj tętno prawie 160, bo naprawdę nerwy są niesamowite. Staram się utrzymać za tymi kierowcami z przodu, tak? Aby nie stracić jakoś za dużo. Ewentualnie jacyś kierowcy, którzy są za mną i są bez kar, nie byli w stanie mnie przeskoczyć. Tak, oczywiście jest tylko ten jeden kierowca Williamsa, no też wiadomo, oczywiście zawsze jest szansa na to, że może on też karę dostanie jakąś i wtedy... Wtedy byłaby kolejna jeszcze pozycja, ale i ewentualnie, tak jak mówiłem wcześniej, może są jacyś kierowcy z przodu przede mną, których nie widzę, a mają jeszcze 6 sekund, więc to też zawsze jest szansa, bo jak widać ta stawka tutaj jest troszeczkę zbita, więc no póki co tak wygląda sytuacja, jak na razie tutaj nic się więcej nie dzieje. Ja oczywiście tutaj w głowie mam to, że mamy 33, tak, mam jeszcze 2 okrążenia, że... Gdzieś prawdopodobnie na koniec być może będą jeszcze jakieś ostatnie desperackie ataki, co jeszcze wtedy może dać mi szansę na to, aby jakąś pozycję jeszcze zyskać właśnie na rzecz tych kierowców, którzy gdzieś tam ewentualnie wylecą. Więc ja tutaj oczywiście starałem się teraz w miarę jechać na tyle równo, tak aby tak trzymać się za tym kierowcą Ferrari przede mną i też aby... nie tutaj łapać jakichś kar dodatkowych i gdzieś nie tracić właśnie tego dystansu, licząc na to właśnie, że coś się stanie na koniec, więc tutaj właśnie ja w głowie miałem to, że jakby już teraz mniej więcej byłem pewien, że nie stracę więcej niż jedną pozycję na rzecz właśnie kierowcy Williamsa, bo jak widać tutaj kierowca Astona, który jest za mną, ma też 3 sekundy, jest ponad 2 sekundy za mną. Zanim tam chyba gdzieś jest kierowca Ferrari, który też miał 3 sekundy, więc jakby ci kierowcy z, od 10-11 miejsca nie są zagrożeniem dla mnie, bo oni też mają kary, więc jakby o to tutaj się za bardzo nie martwię i wtedy jakby już tak jestem więcej spokojny o to, że będę miał ten punkt, ale tutaj właśnie cały czas się starałem skupiać na tym, aby trzymać się za tymi kierowcami z przodu i ewentualnie liczyć właśnie na jakieś ostatnie desperackie ataki innych kierowców i gdzieś mi da może to jakąś kolejną pozycję. Ja widać tutaj troszeczkę kierowcy mi odjechali, ale właśnie tak jak mówiłem wcześniej, ja tutaj mam troszeczkę więcej tej przestrzeni, więc jestem w stanie tutaj troszeczkę podgonić. Mam też tej baterii i powoli już zbliżamy się do ostatniego okrążenia. Tam jak widać na minimapsie kierowca McLarena tam gdzieś sporo odjechał od reszty stawki. Ale jak tam nie pamiętam, on miał 3 sekundy kary, kierowca na nim tak samo miał 3 sekundy kary, więc to tam jeszcze oni nie byli dosyć pewni. Tutaj kierowca Ferrari troszeczkę szeroko gdzieś tam zbliża się do kierowcy Visaka Szapia. Tutaj z lekkim uślizgiem na wyjściu z ostatniego zakrętu troszeczkę straciłem tego dystansu. Tam widać, gdzieś tam kierowcy się troszeczkę szuflują, gdzieś tam jakieś starają się właśnie próbować atakować, no bo to jest tak naprawdę była jedna z ostatnich szans, żeby gdzieś tu jeszcze zaatakować. Ja troszeczkę tego dystansu niestety tutaj straciłem teraz, ale no właśnie, przez to, że kierowcy tam się cały czas gdzieś próbują atakować, to ten dystans powoli się zmniejsza. Kierowca z Williamsa tam jest dosyć daleko za mną, więc ja tutaj się nie muszę martwić. I też jak widać tutaj drugi kierowca Astona, który gdzieś tam był wcześniej dosyć wysoko, teraz już spadł dosyć mocno na 7 pozycję. Ale oczywiście tak widać, tutaj kierowcy są bez kar, więc no nic mi tutaj jakby nie da. No i cóż, jedziemy dalej. Cały czas gdzieś tutaj, cały czas myślę o tym, że może coś jeszcze się wydarzy na koniec, ale już tutaj oczywiście te szanse coraz bardziej maleją, więc tak naprawdę w tym momencie wygląda na to, że
To dziewiąte miejsce dowiozę, ale mamy tu jeszcze dwa, trzy zakręty. Ja tutaj troszeczkę ściąłem ten jeden z zakrętów. Dostałem kolejne ostrzeżenie, ale to tak naprawdę było czwarte ostrzeżenie, więc tutaj nic nie zmieniało. I już jedziemy tutaj ostatni zakręt. Ważne, aby tutaj bez żadnego ślizgu teraz wjazd na prostą startową i jak widać, to jeden z kierowców tak Hasa gdzieś tam zaczął stracić miejsca. Ale no udało mi się tak tą dziewiątą pozycję utrzymać, więc całkiem dobry. No i też ogólnie gdyby nie ta kara 3 sekund, tak, no to tak no to wtedy byłoby 8 miejsce i byłoby bardzo blisko 7. Ale no ogólnie tak, mimo wszystko jestem bardzo zadowolony, bo mówię, z 18 pozycji na 9. Naprawdę fajny wyścig, dużo się działo, dużo emocji, co też można było widzieć na tym tętnie, które tam u mnie było pokazane. Tak, po prostu trzeba dojechać, tak? Kierowca Ferrari, kierowca dnia, ten kierowca rezerwowy, który skoczył w sumie na 4. miejsce, więc też całkiem nieźle tutaj mu wyszło, bo on nie miał kar, więc tam właśnie przeskoczył kilku kierowców z przodu. Wygrał kierowca Red Bulla, który tam w pewnym momencie był nawet na ostatnim miejscu, a mimo wszystko udało mu się właśnie skoczyć na pierwsze miejsce, właśnie na korzyść kierowców, którzy byli przed nim i mieli kary. I tak jak tutaj właśnie widać. Więc mówię, no naprawdę fajny wyścig, 2 punkty, więc mam już 13 tych punktów w klasyfikacji generalnej, gdzie w poprzednim sezonie jakieś dzień miałem 10, więc ten sezon jest o wiele lepszy dla mnie. Mówię, jestem bardzo zadowolony. Fajnie się jechało, dużo się działo. No i cóż, i to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia za 2 tygodnie, bo następny tydzień nie będę jeździł, bo lecę do Polski. W poniedziałek wracam dopiero w czwartek, więc następny tygodni w ogóle nie będę jeździł. Dopiero za niecałe 2 tygodnie w poniedziałek będę miał wyścig, a tutaj w tej lidze wracam na tor w Katarze, jeśli dobrze pamiętam. I Rain, który na pierwszym miejscu 3 pit stopy zrobił. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i do następnego.